Dobrze, ja mam pomysł. Zrobimy konkurs na kierownika. Każdy mężczyzna musi powiedzieć dwa słowa. Jestem kierownikiem, tak? I wtedy wybierzesz, kto ci się najbardziej podoba. No, to zaczynamy. To kto by tam? Daniel. Daniel. Jestem kierownikiem. Cieszę się, że... tak, następny. No, przecież się mu to bardzo dobrze. Taka widownia zobaczy mój spektakl. Nie myślę o tym w tym momencie, jaka jest jakby współkonkurencja na tym festiwalu. Bardziej mnie cieszy to, że ktoś przyjdzie i to zobaczy. A co sobie pomyśli, to już jego sprawa. Mietku, a jaką ty byś chciał zagrać rolę? Tak, jaką byś rolę dla siebie wymyślił? Rolę żołnierza ochraniającego księżniczkę. Czyli dzielnego rycerza, tak? Nie. Rolę żołnierza, który się w niej podaje, nie kocha. Uczestnictwo w terapii w grupach zajęciowych, które jakby było częścią pracy nad tym spektaklem, wydawało mi się jakby na początku dla mnie jakby pewną nowością, bo ja spodziewałem się, że spotkam jakby tam ludzi, nie wiem, o bardzo jakby wyrazistych charakterach i przejawy tej choroby, która jakby gdzieś tam się wyraża w jakiś taki dosyć skrajny sposób, a spotkałem grupę ludzi, która była w pewnym sensie grupą automatów i tak naprawdę ciężko było mi dotrzeć do tego, co się dzieje w ich głowach. I to mnie jakby najbardziej zainspirowało i starałem się jakby odkryć, co tam tak naprawdę w głowie osoby chorej psychicznie się dzieje. Panie Robercie, to taki pana debiucik. Proszę bardzo. Jestem kierownikiem. No i teraz wybierasz. Wybrać. Maryśka, no nie stresuj się, no. No właśnie się stresuję. No ale kto ci się najbardziej podobał? No to Robert. Brawo! W pewnym sensie się nie udało, ale po rozmowach z terapeutami samymi i po jakby wysłuchaniu kilku historii poszczególnych pacjentów, jakby ten obraz tego automatu i jego historii zaczął mi się składać w jakąś taką całość dramatyczną, nawet bym powiedział. Smutną, czasami śmieszną.